Fragment książki autorstwa Agnieszki Nortej. Tytuł: Stylowa królowa. Jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. Czyta Małgorzata Richter. Rozdział pierwszy. Kim jestem? Jestem kobietą, matką wspaniałej córki, Noemi, przyjaciółką, wsparciem w trudnych życiowych chwilach, trenerem, kobietą przedsiębiorczą, kreatorem zmiany wizerunku. I tak można wymieniać bez końca. Kiedy wracam pamięcią do czasów dzieciństwa, przypominam sobie, że zawsze fascynowało mnie piękno. Lubiłam oglądać wystawy, obserwować ludzi, jak wyglądają, jak się ubierają. Pamiętam, że zamiast cukierków wolałam sobie kupić magazyn modowy, na który co miesiąc zbierałam pieniądze. Uwielbiałam kupować L i nie mogłam się doczekać kolejnego numeru, więc codziennie pytałam w kiosku, czy jest nowe wydanie. Był to pewnego rodzaju rytuał. Kiedy kolejny numer wpadał w moje ręce, najpierw długo oglądałam okładkę, a potem wąchałam magazyn, bo uwielbiałam zapach druku. Pewnie wydaje Ci się to teraz śmieszne, ale tak było. Wielokrotnie czytałam i przeglądałam gazetę. Znałam ją prawie na pamięć. Wycinałam z niej kreacje, które mnie zachwycały, oraz informacje o projektantach. A potem wszystko wkładałam do segregatora, żeby miało swoje miejsce i nic mi nie zginęło. Teraz nazywa się to mapą marzeń. Moja, jak widzisz, była nie tylko mapą, a wręcz katalogiem, który dawał mi motywację do tego, aby marzyć, myśleć i wizualizować sobie przyszłe życie, które miało być właśnie takie, jak na tych obrazkach z magazynów mody. I wiesz co? Wtedy nawet nie zdawałam sobie sprawy, że właśnie projektuję swoje przyszłe życie, o jakim tylko marzyłam. Jako dziecko oglądałam czarno-białe bajki i filmy, a kiedy w telewizji puszczali filmy z Louis de Funesem, francuskim aktorem grającym żandarma, to wszyscy byliśmy już gotowi na wieczorny seans filmowy, jakby to było ogromne wydarzenie. Bardzo lubiłam też oglądać z mamą cykliczny program w starym kinie, w którym najpierw opowiadano o filmie, a potem go puszczano. Kiedy przyglądałam się aktorkom w nich grającym, to najbardziej interesowało mnie to, co sobą reprezentują i w co są ubrane. Te wszystkie pióra, kapelusiki, po męsku skrojone garnitury, sukienki z obniżonym stanem, ach, to była klasa i szyk. A współczesne magazyny modowe były powiewem nowości i luksusu. Dzięki tym ponadczasowym i nowoczesnym obrazom kształtował się mój styl i wrażliwość na piękno. Te dziecięce i młodzieńcze fascynacje nie były tylko mrzonkami, ale wizualizacją moich przyszłych celów. W momencie, gdy w dorosłym życiu przeszłam transformację, jeszcze bardziej utwierdziłam się w tym, że wizerunek ma ogromne znaczenie. Wiążą się z nim duże emocje, które prowadzą do zmian, a te do odzyskania i pokazania samej siebie, zaakceptowania siebie, docenienia autentyczności oraz ogromnej siły, która w Tobie jest. Czy w Twoim życiu wydarzyło się coś, co skłoniło Cię do zmian? Christian Dior powiedział, że moda rodzi się z marzeń. Pomyśl, przecież wszystko, co ubierasz, co masz w swojej szafie, co jesz, co pijesz, wszystko to kiedyś ktoś sobie wymyślił i zapragnął, żeby powstało. To są spełnione marzenia innych ludzi. I ty spełnij swoje. O czym marzyłaś, gdy byłaś małym dzieckiem? Czym lubiłaś się bawić i co robić? Co byś robiła przez cały dzień, gdybyś mogła sobie na to pozwolić, nie zważając na konieczność zarabiania na życie, przyjemności i inne rzeczy? Często wystarczyłoby sięgnąć pamięcią do lat dzieciństwa, przyjrzeć się sobie z lotu ptaka. Jacy byliśmy, co lubiliśmy, jakie mieliśmy zainteresowania i predyspozycje. Tylko że jakoś tak się dzieje, że gdy dorastamy, gubimy siebie. Ponoć poszukujemy własnej drogi, kształtujemy swoją przyszłość, ale czy na pewno idziemy w dobrą stronę? A co jeśli już na zawsze będziemy błądzić? Podążałam wieloma ścieżkami, próbując trafić na tę właściwą. Kończyłam wiele szkół, m.in. szkołę sekretarek, studium języków obcych oraz mnóstwo szkoleń, ciągle szukając siebie. Coraz uważniej wsłuchiwałam się w swój wewnętrzny głos i zaczęłam wracać do źródeł swoich zainteresowań. Podjęłam decyzję, że idę do szkoły kosmetycznej, w której obudziła się we mnie chęć do zgłębiania tajnik makijażu, więc zaczęłam uczęszczać do szkoły wizażu i makijażu profesjonalnego oraz stylizacji. Wtedy poczułam, że idę w końcu w dobrym kierunku.
Miałam mnóstwo klientek, które były mi wierne i z przyjemnością odwiedzały mój gabinet kosmetyczny. Do gabinetu kosmetycznego kobiety przychodzą głównie po to, aby porozmawiać z kimś, kogo obdarzyły zaufaniem, aby problemy, które mają, ujrzały światło dzienne w bezpiecznej atmosferze i przyjaznym otoczeniu. Po takiej rozmowie klientki choć na chwilę czują się o wiele lepiej, bo pozbywają się ciężaru, który w sobie noszą. One oczyszczają swą duszę, a ja w tym czasie wydobywam ich zewnętrzne piękno, co w połączeniu daje im niesamowitą siłę. Dzięki temu doświadczeniu wiem, że jest to jakieś rozwiązanie dla tych kobiet, bardzo ważne, lecz czy takie chwilowe, lepsze samopoczucie likwiduje ich główny problem? Niestety nie. Po pewnym czasie poczułam, że chcę się skupić tylko i wyłącznie na stylizacji i makijażu, który będzie dopełnieniem całości oraz pomagać kobietom w sposób, z jakim się wcześniej jeszcze nie spotkałam. Chciałam im pomagać rozwiązywać ich problemy nie tylko zewnętrznie, ale i również w głowie, na poziomie mentalnym. I cały czas podnosiłam kwalifikacje, biorąc udział w kolejnych szkoleniach z zakresu stylizacji damskiej i męskiej. Ale i tego było mi mało. Ciągły pęd do rozwoju, jaki w sobie obudziłam przez realizowanie marzeń, zaprowadził mnie również do szkoły językowej w Tybindzie. To nie był zupełny przypadek, ponieważ mój tata mieszkał w Niemczech. Wiele lat i często tam bywałam. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym szlifowałam język niemiecki, uczyłam również przyszłe kosmetyczki i wizażystki w szkole kosmetycznej w Zielonej Górze. Bardzo miło to wspominam, gdyż dyrektorem szkoły była pani Małgorzata Kocur, która i mnie wcześniej uczyła w szkole kosmetycznej. Nasze drogi skrzyżowały się dwa razy. Najpierw w relacji mistrz-uczeń, a później w relacji zawodowej. Pani Małgorzata jako współwłaściciel szkoły obdarzyła mnie ogromnym zaufaniem, za co bardzo jej dziękuję. To był zresztą czas mojego rozkwitu na niwie stylizacyjno-makijażowej. Wtedy też zdobywałam Mistrzostwo Polski w makijażu i stylizacji Haute Couture, a rok później Wicemistrzostwo w makijażu fotograficznym. Długo o tym marzyłam i przygotowywałam się do tego solidnie. Pewnego razu po prostu wyciągnęłam kartkę papieru, na której napisałam: w tym roku zostanę najlepszą wizażystką w Polsce. Potem zaczęłam się zastanawiać, jak mogę tego dokonać. Rozwiązanie było proste. Muszę wygrać konkurs, który da mi taki tytuł. Tadam! I zaczęłam ostro pracować nad przygotowaniem do konkursu. Oczywiście jak to ja, nic nikomu nie mówiąc, po cichutku, pomalutku, krok po kroku ćwiczyłam, malowałam wszystkie koleżanki, kuzynki, szukałam jak najlepszych rozwiązań, aby wygrać konkurs. Pamiętam, że można było zgłosić swoje uczestnictwo w jednej z kategorii, a były trzy. Pierwszą kategorią był makijaż twarzy. Drugą kategorią był makijaż plus stylizacja głowy. Trzecią kategorią makijaż, stylizacja głowy oraz ubiór, czyli total look. Tytułem pracy był Haute Couture. Którą kategorią wybrałam? Trzecią, pełną opcję, pomyślałam sobie, to dopiero będzie coś. Naszkicowałam swój projekt stylizacji ubioru i wraz ze zdjęciem makijażu wysłałam zgłoszenie. Jaka byłam szczęśliwa, a zarazem lekko przerażona i podekscytowana, kiedy zadzwonił telefon i dowiedziałam się, że zakwalifikowałam się do konkursu. Jupi! Kolejny etap za mną. Wiem, że z całej Polski było 60 zgłoszeń, z czego do każdej z kategorii zakwalifikowało się 5 osób. Moja stylizacja była asymetryczna i wtedy bardzo awangardowa, jak na Haute Couture przystało. Makijaż również był bardzo mocny i współgrający z całością. Przed wejściem na scenę organizator konkursu, pan Ireneusz Folaron, opowiadał, co to za konkurs i jaką ma wagę, i że uczestnicy, którzy za chwilę pojawią się na scenie, już zasługują na podziw, gdyż zostali wyłonieni z dużej grupy ludzi z całej Polski. Kiedy nadeszła chwila, w której wyczytywano moje nazwisko i zaproszono na scenę, gdzie był przygotowany dla mnie stoliczek, miałam koszmarny moment. Nagle dopadł mnie totalny bezwład wszystkiego. Zaczęłam malować i nic nie mogłam zrobić, bo paraliżował mnie strach. Zachciało mi się wtedy tak płakać. Myślałam już, że zejdę ze sceny i będzie po wszystkim. Rozejrzałam się po scenie, na której każdy już malował i zawzięcie pracował. Wtedy powiedziałam sobie: co cię obchodzi, co robią inni? Skup się na swoim i nawet jeśli ktoś będzie miał lepszą pracę od ciebie, to najważniejsze jest to, żebyś ty sama z siebie była zadowolona i wykonywała właśnie w tym momencie swoją pracę tak, jak potrafisz najlepiej. Żebyś po skończeniu była z siebie bardzo dumna. Teraz tylko to się liczy. Bierz się do roboty.
Pamiętam, że tak się wtedy skupiłam, że kiedy zaczęłam malować, to nie widziałam już nikogo wokół mnie. A gdy nadszedł moment odczytywania wyników, serce waliło mi niesamowicie mocno. Wyczytywano wszystkie miejsca po kolei, od piątego zaczynając. Więc kiedy na trzecim miejscu jeszcze nie wyczytano mojego nazwiska, to spojrzałam ze szczęścia na moją modelkę i powiedziałam do niej: Boże, Ania, mamy drugie miejsce. Nie mogłam w to uwierzyć. A kiedy odczytano drugie miejsce i nadal nie wyczytano mojego nazwiska, to już chyba nic, Daniel, nie słyszałam oprócz słów mojej modelki Ani, które brzmiały mniej więcej tak: Aga, mamy pierwsze miejsce. Głupia, no co ty? Co tak stoisz, nie cieszysz się? Mamy pierwsze miejsce. Wtedy wyczytano moje nazwisko. Otrzymałam tytuł Mistrzyni Polski w makijażu i stylizacji Haute Couture. To był moment, gdy zrozumiałam, jak ważne jest to, aby spełniać swoje marzenia. I że nawet wtedy, kiedy wydają się niemożliwe do spełnienia, to są to tylko nasze myśli. Marzenia stają się rzeczywistością, jeśli zaczynasz nad nimi pracować, kiedy wykonujesz wszystkie działania, aby je spełnić. Wszystko jest możliwe. Zawsze. Wysłuchałaś fragmentu książki Agnieszki Nortej pod tytułem Stylowa Królowa – Jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. Jeśli chcesz zakupić książkę, możesz tego dokonać na stronie www.agnieszkanortej.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z autorką.